Tuć, tu futbol, witamy bardzo serdecznie w ten piękny piątkowy poranek, bo właśnie wtedy będziemy publikować naszą rozmowę. Ja nazywam się Bartosz Jankowski, razem ze mną tradycyjnie Mateusz Żygota, ŁKS Fans. Cześć. I Kamil Pycio, widzę w to my. Cześć. Dzisiaj zaczniemy sobie od tego, co się wydarzyło ostatnio w meczu Widzewa, no bo to trzeba odnotować. Kamil, na wstępie oczywiście gratulacje i proszę... Powiedz Mateuszowi, jakie to uczucie, kiedy zespół, któremu kibicujesz, wygrywa? No fajne uczucie, naprawdę. Bardzo dawno też nie odczuwałem tego, no bo ostatnie zwycięstwo na początku marca, 6 marca bodajże, 8 przepraszam, marca z Górnikiem Łęczna. No na pewno, tak jak wielu piłkarzy podkreślało w swoich pomeczowych wypowiedziach, kamień z serca. Kamień z serca, że w końcu się udało, mimo tego, że też wcale nie był to jeszcze ten Widzew, taki, który kibice chcieliby regularnie oglądać, no to jednak te 3 punkty są ważne. 3 punkty, odskoczenie na 3 punkty drugiemu GKS-owi Katowice. No także bardzo, bardzo przyjemnie spędzona środa, bardzo przyjemna środa. A uczucie jest to naprawdę przyjemne. Łęczna mogłaby jeszcze tylko tam nie wygrać, tak, i wtedy no, byłoby w ogóle w 88 minucie chyba. Tak, tak, bramka dokładnie. No ale właśnie, te zespoły, które z Widzewem już grały, czyli Iskra Częstochowa i Legionowia, pokazują, że no nie są takimi zespołami do bicia, tylko no też mają chyba jakieś swoje aspiracje, swoje cele i pokazują, że trzeba się z nimi liczyć. No zdecydowanie. Iskra i Legionowia bardzo, bardzo dobrze się spisują. No, Legionowia też GKS-owi urwała punkty. No właśnie, bo trochę się śmialiśmy z tych wyników Widzewa przeciwko tym zespołom, no to chyba jednak musimy się też uderzyć w piersi i stwierdzić, że to nie do końca tak. No ja paradoksalnie powiem, że ta Karbarnia była chyba najsłabszą drużyną, z którą się widzę do tej pory wiosną mierzył, no bo fakt, że ta Karbarnia gra bardzo ciekawą piłkę, no bo gra chyba, nie wiem czy jako jedyny zespół w pierwszej i drugiej lidze gra 3-5-2 i to takie 3-5-2 naprawdę, naprawdę ciekawe, no bo wczoraj w ogóle w pierwszym składzie wyszło 4 środkowych obrońców, z czego jeden ten środkowy obrońca, Donatas Nakrosius, grał jako defensywny pomocnik. 2 nominalnych napastników, to takich bardzo fajnych, szybkich. Ciekawie się to oglądało, no tylko że Karbarnia była do bólu schematyczna. Cały czas grała to samo i nawet taki średnio rozgarnięty kibic z trybun, myślę, że po 15 minutach wiedziałby, co Karbarnia będzie robiła. I dlatego jednak to było mega czytelne dla Widzewa, na pewno dla sztabu Widzewa też. No i może dlatego udało się wygrać, że po prostu ja oczywiście nie odbieram zwycięstwa Widzewowi, no bo to jest mega cenne 3 punkty z mimo wszystko trudnego terenu, bo tam nie takie drużyny się potykały, ale ta Karbarnia była słaba. Okej. Najlepszy zawodnik meczu? Marcin Robak chyba, mimo wszystko. Robak ciągle nie jest tym Robakiem, którym był w rundzie jesiennej, ciągle jest mega niedokładny, ciągle ma sporo złych podań, sporo złych decyzji, ale mimo wszystko to w końcu ten Robak, który brał na siebie ciężar, który był takim prawdziwym kapitanem, no i ta bramka też zdobyta w bardzo ładny sposób, w ogóle cała akcja, zwłaszcza to podanie otwierające Marcela Gąsiora, no klasa, co najmniej ekstraklasowa, jakkolwiek to by nie zabrzmiało. Okay. Ja bym zaryzykował chyba, że najlepszym zawodnikiem był mimo wszystko jednak Henryk Oyama. Też bardzo dobry. Któryś mecz, już drugi czy trzeci mecz z kolei, kiedy naprawdę to widać, że to jest zawodnik, który przyszedł do Widzewa z wyższej ligi, który ma zdecydowanie wyższe umiejętności niż przeciętny piłkarz nawet Widzewa, a na pewno niż każdy drugoligowiec. Tak, i wydaje się, że to jest zawodnik, który dopiero wdraża się w ten system Widzewa, natomiast to jest jeden z nielicznych zawodników, gdyby Widzew miał awansować od razu rok po roku, tak jak UKS do Ekstraklasy, to myślę, że Henryk Oyama by dostał szansę i też w tym meczu ekstraklasowym by zaistniał wtedy. No to jeszcze Wojtkowi Pawłowskiemu oddajmy to, co zrobił, bo myślę, że bez jego interwencji też byłoby ciężko, żeby to zwycięstwo odnieść. Czyli okazuje się, że bramkarz, pomocnik i napastnik. To teraz Mateusz, ciebie przewrotnie zapytam, kiedy doczekamy się tego, że będziesz mógł powiedzieć, że napastnik ŁKS-u został najlepszym zawodnikiem meczu. Czy to musi się stać, żeby ŁKS wygrał? To ja też ci trochę tak odpowiem przewrotnie i powiem, że Widzew się cieszył w środę, a ŁKS się będzie cieszył w piątek już ze zwycięstwa i jestem, może powiedzieć to, z tym no, przekonany do tej wersji wydarzeń. Wydaje mi się, że piłkarze zrozumieli jakby istotę i to, że mimo, że mają spaść, tak jak Arek Malarz powiedział,
to mają spaść w stylu godnym jakby zawodników, którzy grają w Ekstraklasie. I wydaje mi się, że wzięli i to do serca, i trener stawowy, mimo że jeszcze mówi, że wierzy w utrzymanie, to tak naprawdę już, już chyba matematyka mówi, że jeżeli nie w piątek, a w piątek się jeszcze nie da spaść, to we wtorek już prawdopodobnie będziemy rozmawiać jako o zespole, który będzie w pierwszej lidze. Łódzki zespół, który będzie w pierwszej lidze. No i tyle. Więc wydaje mi się, że co jak co, ale jeśli ktoś się wyróżni w piątek w meczu z Zagłębiem, to sam Koral albo Jakub Wróbel, bo dzisiaj na konferencji już Wojciech zapowiedział stawowy, że ŁKS na mecz z Zagłębiem Lubin wyjdzie dwoma napastnikami. No tak, dwoma napastnikami, ale tak samo było w meczu ze Śląskiem i ten jeden napastnik mimo wszystko grał troszkę bardziej skrzydłowego, także tutaj też pewnie nie będzie aż takiego hura ofensywnego nastawienia. Zresztą nie może być, bo Zagłębie to jednak zespół, który potrafi zaatakować. Wydaje mi się, że mimo wszystko jednak tutaj nie będzie tak, że Wróbel będzie grał bliżej skrzydła, tylko jeśli już, to będzie grał bardziej na kierownicy, czyli podwieszony pod napastnikiem na pozycję ala 10, a po prostu dwóch rozgrywających będzie operował bliżej skrzydła i wtedy będzie i Michał Trąbka przesunięty, i albo Adaś Ratajczyk, albo któryś z Hiszpanów. Wiemy, że raczej nie Pirulo, ponieważ ma uraz, to też wiemy z konferencji prasowej. Być może Dominguez, o którym ostatnio było cicho właśnie ze sztabu szkoleniowego, chociaż jakoś takie mam przeczucie, że do Domingueza akurat trener stawowy nie jest przekonany. Więc być może nawet też nastąpi ta zmiana ustawienia, bo wreszcie można mówić o tym, że i Dąbrowski odciekał za kartki i jakby Sobociński wrócił, można powiedzieć, do łask. No i jakby nie patrzeć, ważne będzie punktowanie w Pro-Junior System pod koniec sezonu. No i Moros, który ma co prawda jakieś tam śródstopie, dlatego uraz śródstopia, dlaczego nie zagrał ze Śląskiem Wrocław, ale wydaje mi się, że na Zagłębie już może być gotowy, więc też niewykluczone, że po prostu przejdziemy na taki system z wahadłowymi. No to chcę was jeszcze zapytać, takim jesteś super optymistą przed tym meczem z Zagłębiem. Tak, tak. Czy może interwencja kibiców też swoje zrobi lub zrobiła? I tutaj oczywiście też w kontekście tego, co czasami dzieje się na Widzewie, ostatnio takie rzeczy się działy. Chyba w ubiegłym sezonie, kiedy Widzewowi nie udało się awansować. Po meczu ze Skrą, tym przegranym w Częstochowie. Też była interwencja kibiców. No właśnie, chciałbym poznać wasze zdanie na ten temat. Czy kibice, czy takie interwencje, takie rozmowy wnoszą faktycznie, mają prawo wnieść coś pozytywnego do gry zespołu? Cieszę się, że chodzisz na stronę ŁKS Fans i czytasz newsy, więc mamy temat do rozmowy. Powiem ci tak, no wydaje mi się, że akurat ta rozmowa była prowadzona naprawdę w przyjemnej atmosferze i to nie była typowa rozmowa, stereotypowa, którą mamy na myśli, mówiąc, że kibice się spotkali z piłkarzami. Zupełnie to tak nie wyglądało. Sam jestem zbudowany pozytywnie, jak mam być szczery, i postawą kibiców, i postawą piłkarzy podczas tej rozmowy. No i właśnie, no przede wszystkim Wojciech Stawowy tutaj uspokajał, powiedział, że on chciałby dostać mimo wszystko trochę czasu, ponieważ dopiero 4 kolejki tutaj jest, prawie że miesiąc, a od niecałych 3 tygodni jest w mikrocyklu. W zasadzie nie miał jak przygotować zespołu. Właśnie, w mikrocyklu treningowym, więc on by dostał, jako osoba i jako osoba odpowiedzialna za cały projekt, chciałby dostać trochę czasu, co kibice jakby zrozumieli i wyrozumiale podeszli do tego, więc to nie ma presji, a zarzuty nie odnoszą się do tego, że jest przegrywam, ponieważ no, to się już niestety każdy z nas przyzwyczaił i można było dojść do wniosku, że po prostu piłkarze są zbyt słabi, przynajmniej w tej konfiguracji, może nie jako jednostki, ale jako zespół, po prostu jest to drużyna trochę za słaba, żeby stanowić jakąś realną alternatywę do zespołów, które regularnie grają w Ekstraklasie, ale do czego zmierzam? No, w sumie, śmiało. Kroczek po kroczku do sedna. Tak, kroczek po kroczku do sedna. Nie, zmierzam do tego, że piłkarze po prostu są w stanie uwierzyć w siebie i żeby po prostu te ostatnie mecze potraktowali jako sprawdzian samych siebie i pokazanie ambicji, którą chcą walczyć i w pierwszej lidze, i w sumie można powiedzieć, no będą chcieli na tej ambicji wrócić do Ekstraklasy za rok, dlatego że w ostatnich dwóch meczach no niestety nie możemy powiedzieć, że piłkarze nie odstawiali nogi, no bo było widać, że raczej grali ze spuszczonymi głowami, byli bardzo zablokowani. No, o tym świadczą też dwa wyniki, że w dwóch meczach dostajesz 7 bramek, nie strzelając żadnej, praktycznie nie tworząc sytuacji. I to z dobrym bramkarzem między słupkami. Tak, który też coś tam wybronił, nie tworząc praktycznie sytuacji, bo jedyne sytuacje, które UKS stworzył, to w drugiej połowie meczu
ze Śląskiem Wrocław, kiedy właśnie nastąpiła ta zmiana ustawienia i chyba to wynikało i z efektu zaskoczenia Śląska, a przede wszystkim z tego, że Śląsk już miał wynik 3-0 do przerwy, więc nie musiał aż tak bardzo zmotywowany wychodzić na drugą połowę. Ale to też jakby źle świadczy o tych napastnikach, no bo mimo, że Śląsk tak podszedł do tego, UKS nawet ładnie grał, to mimo wszystko nie udało się strzelić tej bramki. Dokładnie. No i trzeba podkreślić, że w 4 meczach Wojciecha Stawowego, o czym też zadałem pytanie na konferencji prasowej, która dzisiaj się ukazała na UKS TV, że praktycznie UKS strzelił jedną bramkę pod wodzą Wojciecha Stawowego, no i trzeba przyznać, że ten rzut rożny wykonany przez Pirulo, no to nie był rzut rożny, na pewno jest wypracowany, tylko to był przypadkowy rzut rożny, po którym w ogóle takie było zaskoczenie w szeregach obrony Rakowa, że Petraszek przyjął piłkę rękami. No to tak? Było takie szczęście w nieszczęściu. I byłby rzut karny, gdyby nawet tego Moroz nie strzelił, więc na pewno trzeba to poprawić i mam nadzieję, że odblokowani piłkarze i zmotywowani tą rozmową, która, podkreślam, była kulturalna i nie miała żadnych znamion patologii. Myślę, że właśnie to spowoduje, że UKS podejdzie i wygra w Lublinie. Miło, że to podkreśliłeś. Kamil, twoje zdanie na temat właśnie takich rozmów kibice, piłkarze, sztab szkoleniowy, czy to faktycznie jest takie dobre i pozytywnie nastawia? No ja się zgadzam z Mateuszem w tej kwestii. Też te rozmowy, które tam w ostatnich, powiedzmy, kilkunastu miesiącach się zdarzały wśród kibiców Widzewa, no to raczej tak jak tu Mateusz mówi, były takie, nie była to żadna patologia, nie było to żadne wyzywanie piłkarzy od K i tak dalej, tylko było to raczej właśnie taka wspólna męska rozmowa, szukanie przyczyn tej słabszej dyspozycji. No wiadomo, były też sytuacje, tak jak po meczu z GKS-em Bełchatów na wyjeździe, gdzie tam wkurzeni kibice po prostu podeszli pod stadion, tam zaczęli rzucać jajkami i tak dalej, i tak dalej. No ale to też nie była żadna oficjalna delegacja kibiców, tak? Że ta rozmowa, o której mówiliśmy po tym meczu przegranym ze Skrą Częstochowa, no to wtedy faktycznie pojawiła się ta oficjalna delegacja kibiców, no i te rozmowy były prowadzone raczej tak, żeby po prostu znaleźć źródło tego problemu, a nie żeby sobie poużywać. Także no, biorąc pod uwagę to, że Widzew po tej rozmowie wygrał 3-1, no to myślę, że jakiś to efekt dało. No chociaż też w dalszej takiej przyszłości zdarzały się takie sytuacje, gdy było odwrotnie. No pamiętam na przykład taki trening przed derbami, gdzie nie pamiętam, w którym to były roku derby, ale na treningu przed derbami przyszło naprawdę, no, cały zegar jeszcze na starym stadionie był pełny. Kibice dopingowali, motywowali tych piłkarzy, no i następnego dnia niestety derby były w plecy. To musiał być 2008 rok. Bardzo możliwe. No, czyli takie rzeczy się zdarzają. Pociągnijmy jeszcze wątek kibiców. Bo kibice wracają na stadiony i na ŁKS wrócą, i na Widzew wrócą. Czy to będzie miało znaczenie? Nawet to, że to raptem 25% tak, pojemności stadionu może zostać wypełnione. Czy to waszym zdaniem będzie miało znaczenie? Zaczniemy sobie od Widzewa. Czy dzięki temu piłkarze, no bo pojawił się taki wpis na Facebooku Wojtka Pawłowskiego po meczu ze Skrą Częstochowa, gdzie no, przyznał, że ten stadion jest pusty. No, ciężko się gra na tym obiekcie bez kibiców. Teraz będzie to troszkę inaczej, chociaż oczywiście te odstępy między widzami będą spore, no ale mimo wszystko kibice się pojawią i czy ta ich obecność podziała mobilizująco, może pozytywnie po prostu i na piłkarzy Widzewa, i na piłkarzy UKS-u. Kamil, oddaję tobie głos na początek. No na początek powiem, że już możemy oficjalnie powiedzieć, że ci kibice będą, bo rozmawiamy w czwartek, rozmowa jest publikowana w piątek, ale dosłownie przed kilkunastoma minutami widziałem oficjalną decyzję wojewody, który zezwolił na udział kibiców i na Widzewie, i na UKS-ie, i na GKS-ie Bełchatów, i jeszcze na jednym stadionie. Mhm. I chyba na meczu Rakowa po prostu na GKS-ie. No więc fajnie, że wracają kibice. Na pewno to będzie jakiś plus dla piłkarzy, no bo Widzew od początku nowego stadionu przegrał, do końca poprzedniego roku przegrał łącznie 3 mecze, po jeden w każdym sezonie. No a już na samym początku, a już, przepraszam, odwrotnie, do poprzedniego sezonu Widzew przegrał 3 mecze, tak? Mhm. W tym sezonie były porażki z Resowią, no taka wkalkulowana, i porażka z Legią Warszawa w Pucharze Polskim, no to wiadomo, to też zupełnie inna skala. A już w tej rundzie wiosennej bez kibiców przegrał kolejne 2 mecze, no więc wydaje mi się, że na pewno jakieś znaczenie mają kibice. No wiadomo, piłkarze mówią, że czasem im się trudno gra pod presją,
że wolą grać bez kibiców. Wiadomo, to oczywiście oficjalnie tego nie powiedzą, tylko tak, tak bardziej w rozmowach typowo prywatnych. No ale mimo wszystko z tymi kibicami na pewno będzie to miało jakieś tam znamiona już takiego normalnego widowiska piłkarskiego. No co martwi, to martwi to, że zainteresowanie nie jest zbyt duże, no bo we wtorek klub uruchomił możliwość zapisywania się na ten mecz z Lechem 2, no i na ten moment jest tam niecałe 2000 kibiców. No też uważam, że troszkę klub źle do tego podszedł, no bo początkowe plany, z tego co wiem, były takie, że klub miał w jednym momencie wypuścić zapisy na wszystkie 4 mecze, no i każdy mógł się zapisać na jeden wybrany. I na przykład jak nie byłoby już miejsc na przykład na mecz z Elaną Toruń, czy ostatni mecz ze Zniczem Pruszków, na którym wszyscy by świętowali, no to wtedy ktoś zapisywałby się na te 2 mecze, które pozostały. No a teraz klub wydał komunikat, że teraz zapisują się ludzie na tego Lecha, ale już nie mają, ale jeżeli się zapiszą, no to ta ich szansa na pojawienie się na którymś z tych kolejnych meczów jest minimalna. No więc to takie trochę słabe, no bo raczej dla mało kogo ten mecz z Lechem jest atrakcyjny, czy to pod względem piłkarskim, czy to pod względem mimo wszystko kibicowskim. No i sporo osób po prostu zaryzykuje. Jeżeli klub nie zmieni swojego podejścia w tym temacie, no to może się tak okazać, że na przykład teraz będą 2000 na meczu, a na kolejnym meczu z Elaną Toruń będzie chętnych 8000, a wejdzie tylko 4,5. No więc troszkę zmarnowany potencjał, ale mimo wszystko mam nadzieję, że jednak te 4,5 się pojawią. No jeszcze ciężko będzie na pewno teraz zmienić ten sposób dystrybucji, skoro mówisz, że to już tak weszło w obieg oficjalny. Nie wiem, czy to w ogóle się zmieni, tak? No już została taka decyzja podjęta i pewnie tutaj już klub nie będzie też mieszał i kombinował, no bo wtedy ci kibice, którzy wykupili wejściówki na Lecha, mogą czuć się pokrzywdzeni, no i to taki miks i taka niezdrowa sytuacja wokół klubu. Zresztą wiadomo, jak ważni są kibice, no to trzeba o nich dbać po prostu. Chociaż to też może budować ekonomiczny potencjał, no bo jeżeli na przykład w piątek czy w sobotę się okaże, że to zainteresowanie jest na tyle małe, to klub może wypuścić w otwartej sprzedaży w ogóle te bilety. Bardzo możliwe. No to teraz podkreślmy, że to nie są bilety, tylko to są po prostu wejściówki darmowe na miejsce z karnetu. A może sprzedać właśnie osobom, które w ogóle tego karnetu nie posiadają, więc to może jest taki pomysł i może widzę, że jeszcze na tym zyska, nie strach. No może tak być. Być może, a jak będzie na ŁKS-ie? Czy uda się wszystkie, bo ŁKS rozpoczęła się sprzedaż karnetów, tak? Wypuścił te wejściówki takie długoterminowe na 3 mecze. W chwili obecnej chyba kupować mogą tylko kibice, którzy wzięli udział w tej akcji Gramy w 12. Ale później też karnety trafią do otwartej sprzedaży. Czy uda się, powiem w cudzysłowie, zapełnić stadion? Znaczy, wydaje mi się, że chyba ŁKS jest jedynym klubem w Ekstraklasie i to na pewno jest spowodowane pozycją ŁKS-u w tabeli, ale wydaje się, że jest jedynym zespołem w Ekstraklasie, który sprzedał 2 razy to samo miejsce tej samej osoby. Nie, w innych klubach jest tak, że w ogóle karnetowicze dostają to miejsce w formie właśnie gratyfikacji i po prostu muszą zgłosić akces i na ten mecz się wybiorą. ŁKS najpierw sprzedał awatary w formie karnetów, w formie 12 zawodnika, a później nawet tym osobom jakby zezwolił i dał możliwość sprzedaży, więc łącznie wychodzi na to, że te 3 mecze kosztują 150 zł w najlepszym wypadku, czyli wychodzi po 50 zł za jeden mecz. No co jest, mówię, zrozumiałe z punktu widzenia ekonomicznego i tego, że ŁKS będzie w Ekstraklasie, ale też biorąc pod uwagę to, że ŁKS do 2 tych meczów prawdopodobnie przystąpi jako pierwszoligowiec już, to na pewno te spotkania nie będą się cieszyły jakimś nie wiadomo jakim zainteresowaniem. Wydaje się, że ci, którzy wykupili awatary, to na pewno wykupią te karnety, bo sądzę, że po prostu dla tych osób no nie ma znaczenia kwota, tylko chęć pokazania się i jestem jednym z tych osób, które już o 12 w południe, kiedy dzisiaj się sprzedaż rozpoczęła, to już zakupiłem swój karnet przedłużony. Czy nie jesteś z tych osób, które tam na akredytację wejdą, wbije się po prostu za damoskę? Ja mam karnet od 2010 roku i mimo, że pracowałem w klubie, to zawsze ten karnet miałem i przedłużałem ten karnet, więc ja nie jestem z tych osób, ale jakby miało znaczenie to, że o 12 wchodząc do systemu mogłem sobie wybrać miejsce, bo klub zrobił pikselozę, można powiedzieć, na stadionie, że co czwarte krzesełko faktycznie zezwolił do sprzedaży, no i trzeba było powalczyć o to swoje krzesełko, którym się jest zawsze. No mi się udało o tej 12 kupić karnet, więc jestem spokojny i podejrzewam, że ci, którzy kupili awatary, no to w ten sposób klub ich nagrodził, tak?
Klub ich nagrodził i dostaną tą wejściówkę. Wejściówek będzie łącznie 800 ze względu na to, że klub zdecydował się nie organizować imprezy masowej, co też według mnie jest bardzo rozsądnym posunięciem klubu, ze względu na to, że ta impreza masowa raptem 200 czy 300 osób by pozwoliła więcej puścić, a koszt organizacji byłby dwa razy wyższy. Więc to się po prostu nie kalkulowało, biorąc pod uwagę to, że UKS no, musi jakby nie patrzeć się też planować ten budżet na następny sezon bez wpływów takich wysokich, jak obecnie w Ekstraklasie ma. No a co do tej otwartej sprzedaży, podejrzewam, że jakieś bilety trafią, natomiast to będą naprawdę bilety, które się sprzedadzą, bo wydaje mi się, że otwarta sprzedaż jest przez dwa dni, czyli prawdopodobnie jest do końca tygodnia, a od poniedziałku będzie sprzedaż ta otwarta. Znaczy, zamknięta jest, tak? W sensie, no, zamknięta jest dwa dni teraz robocze. Podejrzewam, że w sobotę, w niedzielę nikt nie będzie wypuszczał. Rozumiem, czyli od poniedziałku pewnie. Poniedziałek, wtorek, bo we wtorek... We wtorek jest mecz z Górnikiem, więc podejrzewam, że poniedziałek, wtorek będzie ta otwarta sprzedaż, to myślę, że w tej sprzedaży bilety trafią tylko do sprzedaży online, to oczywiste i ze względów sanitarnych i ze względu na ilość tych biletów i myślę, że nie więcej jak 150 biletów trafi. Ze względu na to, że mniej więcej tyle będzie tego ratio względem osób, które wykupiły awatary, a względem osób, które... 21 czerwca otwarta sprzedaż, a więc w niedzielę. Trzeba się cieszyć, że UKS, że leżymy w województwie łódzkim, a nie śląskim, no bo czytałem sobie dzisiaj wpis Piotrka Koszyckiego z portalu GX.pl, że w GKS-ie też chcieli zrobić imprezę niemasową, ale komendant policji powiedział, że skoro impreza niemasowa, to liczymy 25% nieodpowiedności stadionu, tylko od 999 osób. Aha. Czyli tam mogłoby wejść na stadion 250 osób, no i klub zrezygnował w ogóle z puszczania kibiców. Ale w ogóle też widziałem chyba dzisiaj komunikat kogoś z Ministerstwa Zdrowia, że w Łodzi wykryto znowuż kolejne jakieś ognisko koronawirusa. Znaczy nie w Łodzi, tylko w województwie łódzkim i że te imprezy są zagrożone. Ale jak mówisz, chwilę przed naszym programem pokazało się, że nie są zagrożone i są oficjalnie wydane zgody. A to ognisko wydaje się, że pod Sieradzem jest, więc dlatego w Łodzi można dalej grać piłkę. No i w Bełchatowie też, tak jak mówiłeś. No dobrze, to jeszcze szybciutko wytypujmy sobie zwycięzców najbliższych meczów, no bo mówisz, że ŁKS wygra z Zagłębiem. To wygra i strzeli więcej niż jedną bramkę. Strzeli więcej, 4. Nie, wystarczą dwie. Wystarczą dwie, czyli nie straci 3. No to już duży pozytyw. Tego nie powiedziałem. No nie, no wygra, wystarczą nie, dwie. No a zgadza teraz, się, nie, wydaje mi się, że ŁKS wreszcie musi wygrać i po prostu udowodni, że ambicje piłkarze mają. No dobra, a Kamil, a ten mecz Widzew-Lech, mówi, że ze względów kibicowskich i piłkarskich wcale nie jest taki fajny dla kibiców, no ale czy to przełamanie z Garbarium, które przyszło, okaże się takie zbawienne i Widzew wróci na te zwycięskie tory? No ja mówiłem, że Widzew wygra ze Skrą, że wygra z Legionowią, to teraz aż mi strach mówić, co się może dziać. Na pewno ten mecz wbrew pozorom nie będzie łatwy, bo ta ekipa Lecha 2 po pierwsze jest mega ambitną drużyną. Tam grają młodzi zawodnicy, którzy chcą się pokazać już w kontekście pierwszego zespołu. A po drugie, ten Lech 2 nie przegrał 12 meczów, co jest serią naprawdę... Widzew może pozazdrościć. Tak, znaczy, no Widzew też miał swego czasu taką serię, gdzie nie wygrał 12 meczów. Nie przegrał. Nie przegrał 12 meczów, no tylko, że tam w tym było 10 remisów. No tak. Lech też troszkę jest podobnie, bo ma 8 remisów. Aha. I 4 zwycięstwa chyba. No ale mimo wszystko seria musi budzić... Tak. Musi budzić wątpliwości. Ja uważam, że to będzie ten mecz, w którym ta maszyna Marcina Kaczmarka wejdzie na dobre tory. Wyniku nie chcę typować, ale chcę powiedzieć, że to będzie mecz, w którym gra Widzewa w końcu będzie się podobać kibicom. Kamila, tak insidersko powiedz, ile zespołów z pierwszej piątki wygra w weekend mecz? Powiem ci, że nie wiem, z kim grają. Także każdy gra z dołem tabeli. Każdy gra z dołem tabeli. Trzy zespoły grają ze strefą spadkową, ktoś gra z Garbarnią i ktoś. No tak, wygracie z najwyższym. Tak, i wygracie z najwyższym. No to myślę, że GKS wygra. No Łęczna z Gryfem. Derby Rzeszowa nam się. Skoro Olimpia Elbląg młodzieżowcami bez trenera pokonała Gryfa 3-1, no to myślę, że Gryf to raczej nie zagrozi Łęcznej. A Rzeszowie z kim? Ze Stalą. A no tak, derby Rzeszowa są przecież. No to podejrzewam, że taki remisik tutaj wpadnie w derbach Rzeszowa, takie 0-0 po walce. Po walce i po świetnym widowisku. No więc wydaje mi się, że Widzew wygra, GKS wygra. A Olimpia i Górnik. Właśnie, jak Bytów. Jak to jest? No Bytowia Bytów to jest chyba trochę dalej w tej tabeli, ale... No ale grają Olimpia Bytów teraz. Tak, Olimpia Bytów. No, Bytowia Olimpia. Bytowia teraz wygrała bardzo ważny mecz w Stargardzie wczoraj. Michael Amyo strzelił bramkę. 3-1, tak. No to do Widzewa trzeba go brać z powrotem już.
Ale jak to jest, że Olimpia Elbląg i Resowia mają, no nie wygrywają tych, znaczy Olimpia akurat wygrywa, chociaż ona w teorii, to co mówiłeś, nie powinna wygrywać ze względu na ten swoją organizację. Tylko sport, no też. Klubu, tak? A z kolei Resowia, która chyba chce awansować, mówiłeś, tak? Czy... No wydaje mi się, że raczej chcą. No to też ostatnio jest zablokowana. To dla mnie jest po prostu druga liga, to jeszcze bardziej jest lot tam niż ekstraklasy. Resowie ogólnie miała kapitalną jesień. Wydaje mi się, że te jesień zagrali trochę mimo wszystko powyżej swojego potencjału, a teraz grają już tak bardziej na swoim potencjale. Tam jest świetny trener, ale ta kadra mimo wszystko nie jakoś jeszcze nie jest taka topowa nawet w tej drugiej lidze. A co do Olimpii Elbląg, no to jest w ogóle mega, mega żenujące, co tam się wydarzyło, no bo naprawdę świetna drużyna, świetny trener Adam Nocoń, świetnie się z nim rozmawia, też miałem przyjemność rozmowy z nim. Drużyna bardzo ambitna, która w tych pierwszych meczach wiosny urwała punkty każdemu z czołówki. No a pan prezes Paweł Gumieniak powiedział sobie, że my nie mamy pieniędzy i rozwiązujemy umowę z trenerem, nie przedłużamy kontraktów tych, które się kończą w czerwcu i będziemy resztę sezonu dogrywać młodzieżowcami i walczymy o pro junior system. Na pewno szkoda tych piłkarzy, bo nie zasłużyli chyba na taki los. To ostatnie pytanie. Dobra, twoje ostatnie, bo ja też mam jeszcze. No dobra, to chciałem moje ostatnie. Kto oprócz widza? GKS Katowice chyba. Szybko poszło, to ja teraz takie pytanie, które sobie jeszcze podziągniemy też w następnym odcinku. Był temat Leszka Ojczyńskiego w Widzewie? Nie było, na pewno. Nie było w ogóle tematu zwolnienia Marcina Kaczmarka. Czyli nie pociągniemy tego tematu w takim razie. Dobrze, że trener Kaczmarek ma pewną posadę, no bo to widocznie pomogło też jego piłkarzom wygrać z Garbarnią. Kończymy ten odcinek Tu Uć Tu Futbol. Bardzo Wam dziękuję za wizytę przy Zachodniej 70. Wam również bardzo dziękujemy za to, że byliście z nami. Oczywiście zachęcamy do komentowania. I cóż, słyszymy się w kolejnych tygodniach, w następnych odcinkach Tu Uć Tu Futbol. Do usłyszenia, pozdrawiamy. Cześć. Dzięki, cześć.